Okej, okay, dobra, moi drodzy, słuchajcie, bo tak miałem parę pytań odnośnie Pejluszyn, tutaj właśnie ostatnio, jak tutaj z tym Pejluszyn, więc dobrze by było, żeby na takim krótkim nagraniu, no, żeby była ta ścieżka pokazana. W związku z tym ja pokażę teraz na podglądzie ustawienie tylko Nazija i pokażę, gdzie po tym ustawieniu później trzeba przejść na konto Pejluszyn. I właśnie tam, żeby aktywować sobie to konto. Udostępniam ekran, zaloguję się na konto Zidża do panelu. I słuchajcie, moi drodzy, od tego sobie teraz króciutko zaczniemy. Żeby każdy wiedział, jak to po kolei zrobić, żeby połączyć Zidża z kontem Pejluszyn. Ok. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy na koncie. I teraz tak, to co należy zrobić, to po prostu wejść tutaj sobie w prawym górnym rogu na swoje imię i nazwisko, account info i tutaj mamy takie dostępne boczne menu i tu mamy między innymi commissions, rozwijamy i mamy tą opcję commission payment by i tu jak sobie klikniemy, to musimy połączyć, właśnie wskazać tutaj naszemu panelowi Zidża, żeby wypłaty robił właśnie na Pejluszyn, bo domyślnie jest ta opcja hold commission, a więc że to się po prostu zbiera tutaj, tak? W takiej poczekalni można powiedzieć, oczekujące do wypłaty. Natomiast trzeba to przestawić na Pejluszyn i kliknąć save, tak? A więc zatwierdzić tą zmianę i tutaj, jak dobrze pamiętam, po kliknięciu będzie prosiło Was o wypełnienie paru danych, to trzeba po prostu taki formularz, który tu się pokaże, wypełnić. I jakby z punktu widzenia naszego konta, właśnie tutaj Zidża, naszego panelu, to jest wszystko, co musimy zrobić. I teraz, jak to zrobimy, już to ustawienie mamy za sobą, to wtedy przechodzimy sobie na stronę już Pejluszyn. Adres tej strony to jest zidża.payluszyn.com i tu jak jesteśmy na właśnie na Zidża, już tutaj mamy stronę logowania Zidża Payluszyn, to nie wchodzimy tutaj w tą opcję zaloguj, tutaj nic nie wpisujemy, to w tym momencie u mnie się domyślnie wyświetla, tak, już dane do logowania. Natomiast jak łączymy dopiero konto, musimy go aktywować, to korzystamy z tej opcji poniżej. Aktywuj konto. Tak? A więc wchodzimy sobie tutaj i po otwarciu tutaj tej opcji wypełniamy dalsze dane, tak? A więc tu musimy po prostu przejść pewien proces, gdzie wpisujemy różne informacje, o które nasz system prosi i jak to zrobimy, przychodzi do nas, słuchajcie, e-mail aktywacyjny. Na niego zwykle 2, czasem może nawet 3 dni trzeba czekać, aczkolwiek ostatnio tutaj pojawiły się sygnały, że od razu praktycznie przychodzi, czy w ciągu godziny. W każdym bądź razie po aktywacji tutaj, tak, że klikamy to aktywuj konto, czekamy aż przyjdzie do nas ten e-mail z linkiem aktywacyjnym. I słuchajcie, ten e-mail z linkiem aktywacyjnym przychodzi po prostu na naszą skrzynkę mailową. Ważne jest, żeby wypełnić przy tej aktywacji konta, żeby oczywiście użyć tego samego adresu e-mail, który mamy tutaj na koncie Zidża, tak? Żeby to nie były dwa różne adresy, tylko te dane muszą być po prostu spójne. I jak już mamy ten link aktywacyjny, to wystarczy w niego kliknąć i wtedy już to nasze konto na Pejluszyn się aktywuje i wtedy możemy się dopiero na niego zalogować. I po zalogowaniu, no tu akurat jak ja się zaloguję, to już nie będzie widać opcji zamówienia sobie karty, bo tu wtedy Wam się na tej głównej stronie wyświetla właśnie obrazek, grafika tej karty i opcja jest tam, żeby zamówić kartę. Natomiast dopóki będziecie mieli saldo 0,0, a więc jeszcze nie będzie konto aktywowane i w piątek
nie przejdą pieniądze, prowizje, które macie zarobione właśnie w panelu Zidża, to tej karty nie będziecie mogli zamówić, tak? Bo nie będzie po prostu środków, a zamówienie tej karty jest to koszt tam 3,95 dolara bodajże. W związku z tym muszą się tutaj pojawić jakiekolwiek pieniądze większe od tej kwoty, żeby można było dokonać zamówienia tej karty. I jak te pieniądze w piątek, bo co piątek, jeśli są naliczane u Was prowizje, to co piątek ta prowizja pojawi się właśnie tutaj już na Paylocion, jak mamy aktywne konto Paylocion, i wtedy można będzie tą kartę sobie zamówić. Karta od zamówienia do jej aktywacji, do przyjścia do Was do domu, no to jest mniej więcej okres około 4 tygodni. Tak to wygląda. I później można albo zbierać te pieniądze tutaj na Paylocion, że one po prostu będą na saldzie Paylocion i możemy je w każdej chwili albo przesłać część na kartę, albo całość na kartę, albo wypłacić na konto bankowe. Tak, tutaj jak widzicie akurat u mnie te pieniądze automatycznie przechodzą na kartę, tą przedpłaconą Visa, w tym momencie jest to około 2,5 tysiąca dolarów, tak, bo część środków po prostu wypłacałem też na konto bankowe. No i teraz właśnie, żeby pokazać, jak to konto bankowe dodać i jak zrobić wypłatę, to ja teraz już wyłączę u siebie podgląd, a wejdziemy sobie na podgląd na przykład do Luizy, bo ona jeszcze nie ma dodanego konta bankowego, sobie ten proces przejdziemy. Więc ja teraz zamykam udostępnianie. Luiza, włącz udostępnianie u siebie i włącz u siebie mikrofon. Poczekaj, coś się tu próbuje otworzyć, ale u mnie jest czarny ekran. Nie, nie wskoczyło. Dominiko, ty coś robiłaś z Paylocion? Mikrofon, mikrofon, mikrofon. Tak, nawet z tobą to ustawiałam, pamiętam. Okej, okay. Masz połączone, ale czy masz aktywowane już konto, że się możesz zalogować? Tak. O, to dobra, to wejdziemy u ciebie. Weź ale teraz... Ja też mam aktywowane, możecie u mnie. Poczekaj, zaraz zobaczymy u Dominiki. Zidża.paylocion. Jak zaczniesz pisać przed... Jesteś, dobra, to teraz spróbuj udostępnić ekran. A jak mogę to udostępnić tutaj? Już ci mówię. Zielone pudełko na dole ze strzałką i tam po prostu wyrażasz zgodę. O. Luiza, u Dominiki spróbujemy, bo u ciebie coś nie szło, to udostępnianie. Nie wiem, czy coś widać. Widać, okej, okay. Jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Okej. Okay. I teraz tak, słuchajcie, jesteśmy właśnie tutaj na koncie osoby, która ma aktywowane konto, jeszcze nie jest zamówiona karta, a więc jak widzicie, tutaj właśnie jest obrazek tej karty i można zażądać wydania, tak, tej karty, a więc po prostu sobie tą kartę zamówić, natomiast saldo portfela jest na razie 0,0, w związku z tym, no, będzie to w tym momencie niemożliwe, tak, system pokaże błąd, że nie można tego zrobić, bo nie ma środków na koncie. Natomiast jak te środki się pojawią w piątek, tak, w momencie jak już będą prowizje na Zidża, no to będzie można tutaj aktywować tutaj ten proces, zamówić kartę i ta karta, jak mówiłem, w ciągu 4 tygodni mniej więcej do Was przyjdzie i będzie można z niej korzystać. Natomiast przepraszam Was, muszę zapalić. Spokojnie. Natomiast jak będzie, jak teraz dodać konto? Wejdź w przelew. A Wy to cały czas widzicie, jak ja wchodzę w przelew? Tak. I tu mamy dodaj nową pozycję przelewu. Kliknąć. Tak. I tutaj zobaczcie, i tutaj mamy właśnie możliwość dodania rachunku bankowego, tak? A więc domyślnie już tutaj system nam pokazuje kraj Polska, tak? Waluta złote i klikamy rachunek bankowy. To trzeba, Jacku, przepraszam, to trzeba im podać rachunek bankowy? To znaczy dla osób, które chcą sobie ustawić rachunek bankowy też do wypłat, tak? Więc no chodzi mi o to, czy żeby uzyskać tą kartę,
Ja muszę im podawać numer bankowy? Nie. To jest proces niezależny od zamówienia karty. W momencie, jak zamówisz sobie kartę, będziesz miała opcję przelewania pieniędzy bezpośrednio na kartę, będziesz mogła tą kartę zasilać i posługiwać się tylko i wyłącznie kartą, prawda? Natomiast jest opcja dodania też rachunku bankowego i wtedy wypłatę można zrobić na ten rachunek bankowy. Wybierz teraz, tak na razie, nie będziemy tego procesu jakby do końca przeprowadzać, ale wybieramy i klikamy kontynuuj, tak? I tutaj, słuchajcie... A co to jest ten numer IBAN? Już mówię. Tu są proste dane do wprowadzenia. Numer IBAN to jest wasz numer rachunku bankowego polskiego, z tym, że musicie dać na początku drukowane litery PL. Tak? A więc dajemy PL i piszemy w jednym ciągu, tak, bez spacji, piszemy po prostu numer rachunku bankowego. I tutaj mamy zapisz jako... To możemy sobie wpisać, tak? Nie wiem, no ja sobie wpisałem, mam rachunek w mBanku, to sobie wpisałem mBank, tak? Żebym wiedział, że to jest na przelew na rachunek mBanku, na przykład, tak? I tutaj mamy opłaty, a więc jak widzimy 8 zł pobierane jest za tego typu przelew na nasz rachunek bankowy, tak? Tutaj z tego konta Payluszy. No a więc jak wysyłamy 100 zł, 92 zł do nas trafi na... Ja z kolei mam pytanie, czyli załóżmy, że pojawią się pieniądze w przeciągu, nie wiem, tygodnia, w piątek. Tak. Żeby one były wypłacone w piątek, załóżmy, to ja to muszę uzupełnić, bo jeszcze nie będę miała zamówionej karty, tak? No jeśli byś chciała dokonać wypłaty już na rachunek bankowy, tak, to wtedy trzeba tutaj wypełnić te dane, wpisać właśnie ten rachunek z literą PL, tak, a więc żeby to był ten numer IBAN, żeby to było rozpoznawalne, że to jest w polskim banku i jak widzicie czas obsługi 1 do 3 dni roboczych, a więc te pieniądze przejdą maksymalnie w przeciągu 3 dni roboczych. Więc jak tutaj to wpiszemy, klikamy po prostu kontynuuj i to jest wszystko, co trzeba zrobić. I wtedy jak po prostu jesteśmy właśnie w tych przelewach, jak już tutaj sobie to uzupełnimy i kliknij jeszcze raz na górze przelew, to otworzy się po prostu o ta formatka, to słuchajcie, tutaj w tym centrum przelewów nad przyciskiem dodaj nową pozycję przelewu będzie właśnie ten wasz bank, tak? To wasze konto bankowe z przyciskiem, że tutaj chcecie właśnie wysłać swoje pieniądze. W momencie jak też będziecie mieli kartę zamówioną, to tutaj będzie i bank i karta, tak? A więc będziecie zawsze mieli opcję, jak to możecie zrobić. Ja wam pokażę może teraz właśnie u siebie, tak, jak to wygląda. Więc tutaj zamknę, Dominika, twój podgląd. O, i zobaczcie, jesteśmy w tym momencie znowu u mnie na koncie Payluszy i jak ja kliknę sobie w przelew, to tutaj mam właśnie już te dwie opcje, albo tak? Albo bank, albo karta. Dokładnie, mam kartę Visa, właśnie tą Zidża, i mam swój rachunek bankowy. I tutaj mam akcje, tak? A więc mam te przyciski do akcji. Jeśli chciałbym wysłać na konto bankowe, po prostu otwieram to i mam przelej do rachunek bankowy. I klikam to i zlecam później tam wypłatę, ile ma po prostu przejść, tak? No można tutaj to kliknąć, tak żeby jeszcze pokazać, jak to wygląda. I tutaj... saldo mojego rachunku, ale w tym momencie akurat u mnie, tak, na saldzie jest 0, natomiast mam pieniądze na karcie, tak? W związku z tym tu mogę wybrać, że z karty bezpośrednio przejdzie na rachunek bankowy, tak? No bo nie mam na saldzie. Jeśli będziecie mieli pieniądze na saldzie, wybieracie wtedy saldo mojego rachunku. Ja bym musiał wybrać w tym momencie, gdybym chciał zrobić przelew na rachunek bankowy, musiałbym wybrać kartę, tak? I wtedy system widzi już jakby te pieniądze dostępne z karty. Ja tutaj wpisuję kwotę już w złotówkach, jaką chcę, a więc przykładowo no, mam tutaj 2,5 tysiąca dolarów, no licząc tam razy 3,5 razy oko, no to jest gdzieś z 8 tysięcy, więc mniej więcej do tej kwoty, tak, mógłbym sobie tutaj zażyczyć wypłatę, a więc po prostu wpisuję tą kwotę albo zaznaczam ten znacznik, tak? Przelej maksymalną kwotę i tu już mam przeliczone według systemu po kursie dolara, tak jak system widzi, że maksymalnie mogę wysłać 8960
1 zł. I to wszystko. Mogę zrobić jeszcze notatkę jakąś do tego przelewu, tak? Jeśli chcę jakoś tam sobie go opisać, klikam kontynuuj, zatwierdzam po prostu ten przelew, tak? I to wszystko. Ok. Także słuchajcie, tak to wygląda. Jak widzicie, nie jest to jakaś skomplikowana procedura. Bardzo łatwo jest to konto dodać i bardzo łatwo też się jest nim posługiwać. Także na początek. Mam pytanie, jak przelewasz, załóżmy, z konta karty na konto zwykłe, to jest jakaś opłata, czy nie ma? Wiesz co? Masz konto karty i robisz przelew na zwykłe konto, czy jakąś prowizję jest? Wiesz co, to przyznam szczerze, tak nie robiłem jeszcze, bo zawsze raczej robię natomiast tak, może odpowiem inaczej. Robiłem z karty, jak miałem środki tylko na karcie, a chciałem właśnie coś wysłać do banku na konto, to nawet nie wiedziałem, że jest ta opcja, że bezpośrednio z karty można wysłać na konto, więc najpierw z karty zasiliłem saldo i tutaj było bez żadnych kosztów, tak? Więc powiedzmy tyle dolarów, ile wskazałem, to te dolary pojawiły się na saldzie i z tego salda przesyłałem na konto bankowe, więc tutaj jest te 8 zł, tak, tej prowizji. Więc podejrzewam, że jak się to robi bezpośrednio z karty, no też chyba te 8 zł, też chyba te 8 zł jest pobierane. Tak, tak to więcej wygląda. Okej, wszystko super.